Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 25 maja. Zaczynam dzisiaj dzień od opysku kukurydzy, bo pogoda jest prawie idealna. Przed chwilą było spokojnie, teraz jakiś podmuch się zrobił wiatru, ale ogólnie jest spokojnie, pochmurno. 16 stopni na chwilę obecną. Także warunki pasowne. Kukurydza, jak patrzę, ma 3 albo 4 listka. Teraz już może mieć 4 albo lekko więcej. Emilka się tam pasie. Muszę krowy wypuścić na dzień dobry. Wszystkie. Emilka, tak, idziesz na pastwisko. Idziecie. Mama pojechała do miasta od rana. Ja już drugi albo trzeci dzień z rzędu oprzątam to bydło i wypuszczam mumy. Uciekaj, żeby cię krowa nie przedepła. Nie. Czekaj, karabinczyk ci trzeba obrócić, bo tak to ci nie odepnę. Dobra, idź. Grubasko jedna. Zaledwo łaś. Co, ciele za ciężkie? Już wody do opyskiwacza nalałem. Po oprzęcie sobie podjechałem, rzuciłem wąż, się nalewało. Ja w tym czasie śniadanie zjadłem. Elka, ruszaj się. Tutaj lepsza trawka, nie? Cielaki zawsze wyjdą. Tą trochę ciężej spuścić. Ona mnie nie lubi. Wiesz, że ten karabinczyk muszę obrócić, także spokojnie. Karabinczyk obrócony. No kurde. Idź. Się paść. Woda jest nalana, jadę belkę trochę wypłukać za budynki, bo została po opysku na ziemniaki, czyli na wszystkich chwast, żeby sobie kukurydzę z początku nie przypalić jakoś. Ile ja tu mam wody w ogóle? 618. Żebym gdzieś nie zachodził. No tak, akurat 15 wypyskam na wyczyszczenie belki, bo mam 6 hektarów do opyskania. I pamiętam, że jak pyskałem pszenicę, nalałem pełną pełen opyskiwacz, pełną beczkę. No to mi starczyło na 5,5. Prawie 6 hektarów. Także no, muszę trochę więcej niż ostatnio, żeby mi nie brakło. A hydraulki nie mam odblokowanej. Dziesiąta, 10 zaraz. Ja był, chwilę pogadaliśmy. Opysk się zdążył wymieszać. Do 12 mi zejdzie. Zobaczymy, jak te ścieżki będą pasowały. Pszeniczka. Kukurydzka. Wuja tutaj regres skosił, to od wuja sobie wiadę. Teraz trafić tutaj między rządki. Najważniejsze. Zastanawiam się, czy te ścieżki to był dobry pomysł, czy nie. Jak komentarze wasze czytam, to mam wrażenie, że nie dobry pomysł. Chociaż wam powiem,
Zależy to od ceny, jaka będzie za kukurydzę, bo jak na razie, no to tak średnio się opłaca w nią inwestować, bo nie zapowiada się, żeby była dobra cena. Aczkolwiek jakby była dobra cena, no to te ścieżki to dobry pomysł, żeby później z jakimś jeszcze ewentualnie zabiegiem wjechać, jakąś odżywką. A na tych czterech rzędach, no to z 500 kilo stracę, może tonę, chociaż wątpię, więcej 500. I tu jest 2-3 hektara na tym kawałku, także no według mnie nieduża strata, tak samo jak się robi ścieżki technologiczne w pszenicy. A tutaj zrobiłem, ponieważ kół do międzyrzędzi się jeszcze nie dorobiłem, ale myślę, że za rok się dorobię i już będzie bez kombinacji. A w tym roku miałem taki pomysł, no i ten pomysł dużo osób przeżywało jak mrówka okres, że tyle pieniądzów w plecy, matko. Kurde, miałem sobie zaznaczyć tam, jak wjeżdżałem w tą ścieżkę, czy belka się nałoży, żeby czasami jakiś przestrzał nie wyszedł, bo by słabo to wyglądało. Łąka skoszona, suszy się, to widzieliście w poprzednim filmie. Ciasno przy prawym kole, trzeba patrzeć, ścieżka na lewej stronie. Tu wam powiem, jeszcze mi taka zakładka wyszła, że półtorej metra belki wyłączyłem z lewej strony. Ktoś mi pisał, że chyba na tym polu wyjdzie przestrzał jakiś, a tu mi jeszcze zakładki wychodzą i to spore. Coś źle przekalkulowałem. I tu wam powiem tak samo, też półtorej metra zakładki wychodzi na tej ścieżce. Także no, żadnego przestrzału na tym polu nie powinno być. Gdzieś mi nakładka wyszła jakaś spora dość, bo wyszło 2,66, czyli 6 jarów gdzieś mi się nałożyło. Muszę więcej wody nalać, bo mi braknie. Woda się nalewa, ja w tym czasie porządek zrobię przy kiszące, bo trzeba tutaj dość dużo wywieźć tej zepsutej, żeby można było jeszcze tą kostkę wyciąć, o ile tu coś jeszcze zostanie do wycięcia, i ją odkryć, żeby była kolejna kostka do wycięcia, bo się dzisiaj albo jutro skończy, także pasowałoby dzisiaj przywieźć, bo jutro w trasę jadę, żeby mamie nie brakło. A ziemniaczki jeszcze nie wychodzą, kilka już widać, ale gdzie nie gdzie krzaczek widać. Ospale 900, jeszcze stówkę, ale już mogę mieszać opysk. Tam mi trochę więcej wyszło, także zakładam, że na tych kawałkach też może ciutkę więcej wyjść. 1000 znalałem, najwyżej gdzieś poprawię z lekka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 2,67, zobaczymy, ile tu pokażę. Belka nisko, bo wiatr. No i tu idealnie na szerokość pasuje. Szkoda, że całe pole takie nie jest. Zobaczcie, ile tu brakuje. Nie wiem, ze 3 metry? No max 4,5. Jak mi opysku zostanie, to jeszcze później na koniec wjadę w ten ślad lewym kołem i opyskam granicę. Ją dobrze zleję, bo sąsiad też ma kukurydzę, także no na tą uprawę ten opysk nie zaszkodzi na pewno. Tu fajnie widać ten klin, jak się rozchodzi. W
cieniutki paseczek przeniczki może być przypalony, bo ta dysza tak bliziutko pyska ta ostatnia. Przed chwilą wysiadłem, zobaczyć którą stronę mam asymetryczną, bo mi się zdawało, że prawą. No i faktycznie, jeżeli tutaj ta dysza jest zaznaczona, to pyska środkowa sekcja i ona sięga z tej strony zaciągnik. Bo tak chciałem i w sumie spoko. Gdzieś opyskać na przecu, czy gdzieś, czy tak jak teraz. Przydałoby się jeszcze kilka, z dwie sekcje więcej, ale za to już była spora dopłata. Ten kawałek opyskany mam. 5.01 pokazuje mi komputer, czyli tu by się zgodziło. Małe nakładki zrobiłem. Potem mam 490 i jeszcze około 2 hektarów, może niecałe. Do południa nie udało mi się wszystkiego opyskać. I po przerwie obiadowej jest 12.45, 51. 6 minut się spóźnia ten zegarek. Muszę przestawić. Jadę ostatni kawałek opyskać za budynkami. Dawkę mogę trochę zwiększyć. Coś czuję na 300 literków. Porządek przy kiszące prawie zrobiłem. Jeszcze takie 2-3 taczki i starczy jak na razie. Tylko jeszcze nie zdążyłem jej odkryć. Teraz będę nalewał kolejny opyskiwacz. To zdążę ją odkryć. A dlaczego kolejny? Ponieważ stwierdziłem, że opyskam jeszcze od razu pszenicę. Te dwa. O, tu bliziutko. Te dwa zrobię. I co tam? I trochę azotu jej dam. Bo już później pogody są takie, że cały czas świeci słońce. Także pasuje opyskać dzisiaj, bo taka pogoda jest idealna. Kurde, jak się dorabia tych kół do międzyrzędzi, to nawet ścieżek nie będzie trzeba robić w ziemniakach, tylko coś czuję, że będzie pasował. Bo on jakoś dużego prześwitu między kołami to nie ma. Jest dużo szerszy od 30. Aha, przypaliłem sobie lekko ten jeden rządek kukurydzy opyskiem na chwasty ziemniaka. Tam jest lekko muśnięty na środku. Tylko malutki problemik jest, bo tu jest strasznie dużo tych kołeczków nadbijanych. Będę musiał się zatrzymywać i przestawiać to. Jest. Było wcześniej przyjechać to zebrać. Tam ze 3 słupki przestawiłem, a to przeszedł z tej strony, jak na razie jest ok, żaden mi nie koliduje, tylko belkę muszę wysoko trzymać podniesioną. W sumie wam powiem, na straty patrzę po tych żurawiach. Jakiejś tam tragedii wam powiem nie ma. Myślałem, że będzie gorzej. No tutaj o, poprzestrzelane te rządki są. Tutaj poprzestrzelane z lekka. Złośliwi powiedzą, i tak mniejsze straty niż przez moje ścieżki na pewno, nie? Ale mimo wszystko to nie był mój pomysł, żeby zielono wyżerać. Także, że będą straty przez ścieżki, byłem tego świadomy. A ptaków nie zapraszałem. Ale w sumie wam powiem, że bardzo, bardzo zarósł ten kawałek zieleniną. Dużo chwastu tutaj jest. Ścieżki w zbożu są lepsze, bo wiadomo, gdzie wjeżdżać od razu. A tutaj nie wiadomo, czy ten przestrzał w kukurydzy to jest prawy ślad, czy lewy ślad. I muszę siadać i mierzyć. Widzicie ile ostu? Strasznie dużo. I tak samo jak pyskałem w pszeniczce od tamtej granicy,
jest takie miejsce, co też jest wysyp ostu. Tylko tam trzeba będzie z sierpem iść i go wyciąć. Tutaj są wszystkie ścieżki, bo zapomnieliśmy wyłączyć w jednej sekcji. I zobaczymy, jak będzie ta kukurydzka wyglądała po przejechaniu kołem. Czyli tak jakbym nie zostawiał ścieżek w kukurydze. Ale to nie dzisiaj, tylko kiedyś, w późniejszym czasie, jak ona będzie większa. W sumie dobrze wyszło, wam powiem, bo tutaj jest trochę większa dawka, a akurat na tym kawałku jest najwięcej chwastu, najwięcej tej zieleniny. No i ze 100 literków mi zostanie. To mogę tam ten długi kawałek przy granicy przejechać delikatnie. Jedną sekcją, półtaj metra, czy tam dwie włączyć. To akurat wszystko wypyska. I co? I opyskiwacz pokazał tutaj hektar 60, czyli plus minus tu jest hektar 50. To zakładki mi małe wyszły na tym kawałku, tylko najgorsze wyszły tam właśnie na tym najdalszym kawałku, te 2,30 hektara. Ale wody prawie idealnie nalałem. No znaczy zwiększyłem tutaj do 250 litrów ilość, ale mimo wszystko. I teraz pole będzie pięknie wykończone. Opyskiwacz wypłukany. Można nalewać kolejny zbiornik. To jest coś koło 1000 litrów muszę nalać. Przy okazji w międzyczasie, jak się będzie nalewał, znowu pójdę pod kiszonkę, tym razem odkrywać, no i dokończyć jeszcze sprzątanie. Miałem wyrzucać obornik u małych cielaków, no ale nie zdążę dzisiaj. W sobotę wyrzucę, bo jutro trasa jest od rana, właściwie w nocy. To mnie jutro nie będzie. Tą zepsutą prawie wywiozłem, tutaj malutka kubka została i tutaj jeszcze z 5-6 taczek jak nic. Pryzma odkryta, z góry zbieram, bo wycinek aż taka wysoka nie jest. Także zawsze lekko trzeba z góry zebrać. I chyba w sobotę ją wytnę. Na jutro starczy, na dzisiaj na jutro. Na taczkach przywiozę trochę. Z góry ściągnę. To wystarczy. Wolno ta woda leci. Jeszcze jedną taczkę zdążę przywieźć. Jeszcze będę tu stał i czekał, zanim się napełni. Ejże, znowu coś jedzie na błotniku. Tym razem opysk na 2 hektary, które muszę dorzucić później. 1000 litrów na pszeniczkę, te dwójeczka. Idealna pogoda jest. 21 stopni, słońca nie ma, wiatrek lekki, ale przy tych dyszach to nawet nie przeszkadza. Ta pszeniczka taka tutaj jest lekka nieładna, chociaż jak to wuja powiedział, bardzo ciemno. Ciemno to ona jest, ale takie jakby jej czegoś brakowało. Dlatego w zbiorniku jest odżywka dodana. Jakaś tam, żeby lepiej jej się rosnęło. Rosło, żeby lepiej jej się rosło. Tutaj trochę przypalona. Tu już do kąta nie będę zawadzę. Delikatnie. Za mocno. Bym ten plastik urwał. No dobrze. O, do kąta. Już mi się prostego nie chce cofać. Kawałek będzie niedopyskany. No jeszcze słup będzie trzeba ominąć. Wiem, co miałem zrobić. Bo tak się patrzyłem na ten komputer. Mówię, żebym sobie wyzerował, zobaczył powierzchnię, jaka wyjdzie. Dobra, można dalej pyskać. 150 na hektar.
literków. Prędkość 10 na godzinę, 3-4 bara. Także jeszcze można by do 12 zwiększyć. No ale nie potrzeba. Ja szybko to ogarnę z tą prędkością nawet. No, za chwilę 15. I po co mi taki duży sprzęt? Od rana nic innego nie robię, tylko pyskam. A takich ładnych, pasownych dni to się akurat mało zdarza, jak dzisiaj. No i mało w domu jestem ogólnie. Widzicie? Tu kolejny osad. Przed chwilą mijaliśmy i tu taka gromadka ostu do wycięcia. Jakoś go tam strasznie dużo nie ma, no ale na takie pół godziny z sierpem zejdzie. Ładnie się miesza. Jeszcze bakterie dorzucam na 2 hektary. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. To mnie to ciekawi. Jak belka rozłożona, to ile tu miejsca jest? Jak się stoi? 6 hektarów odpyskałem. No i koniec pracy tym na dzisiaj. Przesiadam się do drugiego zielonego. Bo wujowi obiecałem, że mu tam jakiś żużel przegarnę, coś takiego. Ale tego wam nie nagram. Bo akurat wuja nie lubi, żeby go nagrywać. Także jedynie kawałek drogi wam mogę nagrać, jak będę jechał. I którą mamy? Za chwilę 16. Oprzęt i koniec na dzisiaj. Więcej nie zdążę. Zmieniłem na łychę z wideł i wam powiem, że jeden z tworzeń będę musiał zrobić, bo się zabezpieczenie urwało i się wysunął z prawej strony. Trzeba będzie go przewiercić, bo tam już pewnie tak zarzewiało, że się tego zabezpieczenia nie wybije. No i na to trzeba będzie poświęcić pół godzinki. No i jeszcze chciałem prawe koło dokręcić, bo się na śrubach lekko poluzowało. No ale za daleko właśnie te śruby z nakietki wystają i się zwykłą nasadką tego już nie da dokręcić. Muszę kupić taką długą 24. Bo lekko trzeszczy, jedno mocowanie jest wyrwane. No i nie ma kiedy rozebrać tych felg i dać do regeneracji, żeby tam spawacz nadspawał. No i przyspawał to jedno urwane ucho. A nadspawał ogólnie te wszystkie uszy, bo są też lekko powycierane. 30 jakby jeszcze miała przedni napęd, to byłby potwór. Tak się śmieje. Bo na tą swoją niewielką masę to i tak ma dość dobry uciąg. Przy okazji, jak już tu przejeżdżam, to załaduję sobie kamyczka tego ominiętego przez kosiarkę. I muszę poszukać, czy tu jakieś jeszcze są. Na pewno tutaj jak ścieżki robiliśmy, to układałem. Jeszcze mam trochę czasu, to je ogarnę. 10 minut i prawie pół łychy kamieni. Tutaj z brzegu trochę pozbierałem, bo trochę było dużych. No tak to tam dalej nie widać. Ciekawe, czy jakieś jeszcze tutaj na rowie nie zostały. Jak będę kosił kosą, to znajdę, jak są. Trochę świeci, jakaś rękawiczka, paczka papierosów. Nie wiadomo co z porcelany. Jakieś zamykanie do jakiejś buteleczki, tak jakby. Koniec pracy ciągnikiem na dzisiaj. Jeszcze mi został obrzęd. Bo bydło głodne. Głodne bydło? A nie bardzo. Jeszcze z koryta nie wyżarłeś się. To rozkoczone, że już jedzenie będzie. A wam brudasy trzeba trochę pościelić. Miałyście mieć wyrzucone. Się nie udało.
Michał. Macie teraz jak. I myślę, że w tym filmie to wszystko. Jeżeli się Wam podobało, stawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania, dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego, cześć!